Witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rozważań. Dzisiaj będziemy rozważać Księgę Izajasza, 58 rozdział, wersety od 1 do 9a. I dosłownie 5 punktów, które chcę powiedzieć, które może w jakiś sposób rzucą jakieś światło i będą też motywacją do podejmowania dalszych naszych wyrzeczeń i postępowania też na tej drodze postu, nawrócenia i zbliżania się do Boga. Pierwszy punkt to jest werset drugi, czyli mówi o motywacji. Posłuchajcie. To mnie szukają każdego dnia i gorliwie zdobywają wiedzę o mych drogach, jak naród, który czyni sprawiedliwość i nie porzuca praw swojego Boga. No można powiedzieć, że tu jest idealny przykład idealnego wierzącego, który wypełnia prawa Boże, który jest sprawiedliwy, który szuka Boga i chce szukać Boga, ale jednak Bóg narodowi izraelskiemu wypomina, że nie taki post, jaki oni podejmują, jemu samemu się podoba. Drugi punkt. Bóg zwraca uwagę właśnie na obłudę. I w czwartym wersecie mówi takie słowa. Oto pościcie wśród waśni i sporów, bijecie niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak jak dzisiaj, jeśli chcecie, aby wasz głos był słyszany na górze. Bóg zwraca na bardzo ważną rzecz uwagę, że sama forma postu, sam post, który podejmujemy, nie jest jeszcze wszystkim, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, Bóg zwraca uwagę na nasze wnętrze. I tutaj wytyka właśnie obłudę Izraela. Z jednej strony podejmują post, ale z drugiej strony dzieje się to w sytuacjach grzechu, w sytuacjach zupełnej niezgodności z prawem Bożym i zupełnemu występowaniu przeciwko Bogu. I tutaj dążymy do trzeciego punktu. Trzecim punktem jest to właśnie, jaki post życzy sobie Bóg, jakiego postu życzy sobie Bóg od ciebie i ode mnie. I to myślę, że jest kluczowe pytanie, kiedy mówimy o Wielkim Poście, kiedy mówimy o podejmowaniu różnego rodzaju wyrzeczeń, czy ja zapytałem Boga o to, czy to dane moje wyrzeczenie, czy dany post, który podejmuję, jest tym, który On właśnie chce. Bo można właśnie mieć dobrą motywację, ale można nie widzieć swojej obłudy i to powoduje, że nie zgodzimy się w tej Bożej logice z tym postem, do którego zaprasza nas Bóg. Więc dzisiaj zapraszam Ciebie do tego, żebyś zobaczył też swoją postawę, to co chcesz uczynić jako tym swoim umartwieniem, które w jakiś sposób zbliża Cię w okresie Wielkiego Postu do Boga, żebyś się zastanowił, czy faktycznie to jest to, czego chce od Ciebie Bóg, żebyś zbadał motywację swojego serca. I tutaj przechodzimy do kolejnego, czwartego punktu, że kiedy mówimy o nasłuchaniu Boga w naszym poście, w tej naszej rzeczywistości, to mówimy o tym, że musimy też wyzbyć się naszej pychy i egoizmu i nasz egoizm musi być też w jakiś sposób po prostu pokonany. Jeżeli chcemy usłyszeć Boga i chcemy podążać zgodnie z tym, co On nam daje i w jaki sposób też nas zaprasza do podjęcia postu w tym konkretnym roku 2020. I piątym, ostatnim punktem są wielkie obietnice, które Bóg nam obiecuje, kiedy faktycznie podejmiemy post takiego, jakiego Bóg chce. I werset ósmy nam mówi tak. Wtedy, gdy zawołasz, Pan odpowie. Gdy wezwiesz pomocy, powie, oto jestem. A wcześniej jeszcze mówi, wtedy jak jutrzenka zabłyśnie Twoje światło i szybko zabliźnią się Twoje rany, a Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Postępujmy zgodnie z tym, co Bóg do nas mówi, i podejmujemy post taki, jaki Bóg chce, a nie taki, jaki my chcemy.